Witam. Nazywam się Joanna. W tym roku byłam koordynatorem projektu Kasztanowy Kątek Rodzinny i Pierca Kątek, którego głównym założeniem było stworzenie przy Kasztanowej Alejce strefy przeznaczonej do plenerowych gier i zabaw. Dlaczego powstał projekt? Projekt powstał po to, aby uatrakcyjnić naszą miejscowość i stworzyć dodatkowe miejsce do wspólnej rekreacji. Co zostało zrealizowane w trakcie trwania projektu? Stworzono miejsce, gdzie na świeżym powietrzu można zagrać w tradycyjne gry planszowe. W dzielnej strefie powstała duża szachownica, plansza do Chińczyka oraz ustawione zostały tablice do gry w kółko krzyżyk, pisania kredą i do gry w darta. Teren, na którym umieszczone są urządzenia do gier, zabezpieczono oddzielając go od stawu drewnianym ogrodzeniem. Po raz drugi w trakcie projektu zorganizowano Dzień Kasztana. Przeprowadzono grę terenową, konkurs warcabowy, turniej darta, a dodatkowo wsadziliśmy też kolejne kasztanowce w alejce przy stawie. Gra terenowa zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. Co dała realizacja projektu? Dzięki projektowi powstało fajne miejsce, w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości.